Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jan Habdas, człowiek, który tutaj jeszcze niedawno w przeróżnych kategoriach lotoskap rywalizował skutecznie, przeważnie trzeba to podkreślić. Kadra młodzieżowa, tam się spotkaliśmy przed rokiem. No i już kadra B, coraz bliżej Pucharu Świata, tych poważnych celów. Jak po sznurku, poniekąd można powiedzieć. Zdecydowanie idzie, można powiedzieć, że po mojej myśli. Zawsze staram się wykonywać jeden krok do przodu odnośnie do poprzedniego sezonu i myślę, że póki co jak najbardziej mi to wychodzi. Chociaż w tym sezonie myślę, że stać mi było na więcej, szczególnie w tym zimowym, ale to mam większą motywację na kolejny sezon, więc nie ma co narzekać. Lato było bardzo dobre, udane, owocne, rozmawialiśmy. Takie. Czy były momenty lepsze, gorsze, widzę. Natomiast zimą ejofy, to zwieńczenie zimy, ten festiwal olimpijski w Lahti, tam były medale, tam działo się dobrze, ale Zakopane, oj, tam była masa emocji, serducho chciało, no ale serducho, kiedy chce być może za dużo, to narty nogi nie podają. Wydaje mi się, że właśnie taki mechanizm mniej więcej tam zadziałał, że za bardzo chciałem, że to była moja impreza docelowa, za bardzo o niej myślałem cały czas i kiedy nadszedł ten czas, no to nie działo się najlepiej, też nie czułem się mocny, uważałem, że nie zdążyłem przygotować odpowiedniej formy, nie było takiej pewności siebie, a później już przejeżdżając do Lahti nie wiedziałem tak naprawdę czego się spodziewać, ale wiedziałem, że stać mnie na wiele i po pierwszych skokach już taką pewność nabrałem i jak już jest pewność, to wszystko idzie bardzo łatwo. No i też szkoda, że akurat na drugim miejscu tam wylądowałem, szczególnie że jak się skacze na przykład najdalej i się przegrywa notami za styl. No ale cóż, no trzeba to dopracować w tym sezonie i mam nadzieję, że takie coś już się nie zdarzy. Mówiliśmy oczywiście o Mistrzostwach Świata Juniorów w kontekście Zakopanego, żeby podkreślić lądowanie. No właśnie, masz takie rzeczy, które kwiecień, maj, myślałeś, kurczę Janek, to muszę poprawić. No to tak być nie może, na przykład to lądowanie. Jest coś takiego jeszcze, bo tam jest ten potencjał na progu chyba ogromny. Jest rzeczywiście. Zobaczymy jak to będzie w tym sezonie, bo jakby to wszystko się troszkę tam restartuje, że tak powiem, zaczyna się troszkę od nowa. Cieszę się, że zaczęliśmy w tym sezonie od 40, nie na przykład od 70, bo pamiętam w zeszłym roku była wielka tragedia na początku sezonu, nie spodziewałem się aż takiej dużej. I teraz sobie powolutku zaczynamy, nie przejmujemy się gdzieś tam tą techniką na 40, wykonujemy różne zadania, więc że tak powiem głowa jest spokojna, luz jest, uśmiech na twarzy i oby tak było do końca sezonu. Teraz będzie żenujący żart prowadzącego, to oczywiście skocznie 40 i 70, a nie urodziny na przykład kogoś wujka, dziadka. Zmiana roli taka zupełnie, bo w kadrze młodzieżowej byłeś liderem, byłeś tym, który ciągnął ten zespół. Chłopaki mówią do teraz, nawet wiosną jeszcze w Cetnie wie, że Janek to jest taki drogowskaz, że da się do Pucharu Świata dostać chociażby do tej kwoty krajowej, narodowej. Tutaj jesteś z kolei najmłodszy w kadrze B. Jak w tej grupie się odnajdujesz, bo widzę szybko zapaliście dobry język. No tak, gdzieś tam z chłopakami już przejeździłem zimę, tam były, na początku czułem się troszkę nieswojo, może na początku samym w Chorwacji tak samo było, nie mieliśmy takiej dobrej relacji, ale po tych 7 dniach jak najbardziej wszystko się zawęziło i rzeczywiście złapaliśmy, myślę, że nie traktują mnie aż tak dziecięco, że tak powiem, że tam gdzieś jestem gorszy, młodszy, tylko już raczej na spokojnie, dobrze się dogadujemy. A co do tego lidera, osobiście może tam się nie skupiałem na tym, że byłem w kadrze juniorów, że byłem jakimś liderem. Starałem się robić swoje i tam się wspieraliśmy wszyscy nawzajem w kadrze juniorów. A tutaj też nie myślę, że jestem gdzieś gorszy czy coś, tylko staram się robić swoje, cały czas być skoncentrowany i tyle. Trener Maciusiak słucha, analizuje każde słowo. I teraz pytanie, to będzie trener decydował, ale sam Jasiek jak do tego podchodzi. Whistler, Mistrzostwa Świata Juniorów, to jest impreza docelowa, czy raczej gdzieś marzenia o planicy Pucharze Świata nie są czymś nierealnym? Myślę, że fajnie by było dostać się tam do Pucharu Świata, ale jak najbardziej skupiamy się również na Mistrzostwach Świata Juniorów ostatni rok. No ale jak po drodze się jakiś Puchar Świata natrafi, to nie będę narzekał. Dyplomata perfekcyjny, wybrnąłeś z tego pytania, także dziękuję bardzo. Nie ma problemu, dziękuję również.